Wszyscy muzycy to wojownicy, bo mówimy o tej płycie ostatniej, jak do tej pory WW. Że to jest materiał taki bardzo korzenny, rockowy, brudny. Tam jest mnóstwo pięknych riffów, tak zagranych, mam wrażenie, w sposób absolutnie surowy. Jesteś ty z troszeczkę jednak innego świata muzycznego, ale z drugiej strony barykady jest na przykład twój ojciec. W związku z tym, jak można było te wszystkie żywioły pogodzić? Jak DJ... Czy producent Emadę zrobił płytę tak brudną i z drugiej strony jak Wojciech Waglewski zgodził się, żeby Emadę był producentem? Ja myślę, że jakby miałem taki świeży, dosyć świeże spojrzenie na zespół WW. Może takie spojrzenie, którego nie miał żaden z członków tego zespołu, czyli ja dostrzegłem to, że to są zawodowi muzycy, którzy bardzo dobrze grają i komponują utwory. I tak naprawdę nie trzeba zbyt wiele im pomagać. Jakby studyjnie niepotrzebne są nadmierne efekty, wygładzanie, wyładnianie tej muzyki. Pomyślałem, że najfajniej by było po prostu zebrać wszystkich w jednym miejscu i ich nagrać. I tak się stało. Ten brud, jakby te wszystkie mikroniedociągnięcia zostały pozostawione celowo, żeby oddać jakby właśnie tą atmosferę tych ludzi, którzy przyszli sobie zagrać swój materiał. Powiedziałeś to ojcu tak zdecydowanie, teraz robimy tak, bo ja tak chcę. To znaczy tak powiedziałem, że myślę, że to byłby fajny pomysł na ich nową płytę. I tak naprawdę no w tym zespole, bo to jest zespół, więc moc tkwi w całości. Każdy muzyk z tego zespołu wnosi coś do tego projektu i no, czas skończyć z dogrywaniem śladów na słuchawkach, przy konsolecie, w reżyserce. Oni usiedli w jednym pomieszczeniu bez słuchawek, po prostu zagrali, my to nagraliśmy bez metronomu, bez klika. Wszystko zostało nagrane na taśmę, czyli w sumie tak, jak to się robi wszędzie na świecie. Przez to brzmienie jest bardzo ciepłe i pełne. No i w sumie tyle, żadna wielka filozofia. Tak naprawdę to nie zostało odkryte przez nas, tylko kapele, które grają już wiele lat ze sobą, tak robią. No i czas najwyższy, żeby oni tak zrobili. Jeszcze wracając na chwilkę do tego, do tej funkcji producenta, chciałbyś, żeby to rzeczywiście było, żeby to była ważna funkcja dla kogoś, kto w tym kraju umie, bo jest kilku takich absolutnych sztukmistrzów, jak ja to mówię, którzy po prostu wiedzą, o co chodzi. Produkcja to jest, no to jest dzieło sztuki, no, tak naprawdę. Chciałbyś, żeby to wreszcie zajmowało godne dla siebie miejsce, taka funkcja? Co, tak naprawdę nie zastanawiam się nad tym. Wydaje mi się, że ważne jest to, żeby robić fajne rzeczy, które naprawdę są dobre, według mnie i według każdego, wiem, subiektywnej oceny, rzeczy, które są dobre i fajne. I jakby nazywanie poszczególnych funkcji gdzieś tam nie należy do nas, ale na samym końcu, po skończeniu materiału, trzeba każdego gdzieś tam przyporządkować i jakoś go nazwać. Więc jakby najfajniej by było, żeby powstawały fajne płyty, dobrze brzmiące i w sumie tak jest. Powstają dobre płyty. A jakoś nie zastanawiam się nad tym, żeby funkcja producenta była gdzieś tam wynoszona na piedestał. A jakie to są te dobre płyty dla ciebie ostatnio w Polsce, które słyszałeś? Już pomińmy Kim Nowak i WW ostatnie. Wiesz co, myślę, że ostatnia płyta Laocha jest w porządku.
to, co zrobiła Brodka, jest fajne. Oczywiście ja lubię też te rzeczy, które wydaje Tytus w Asfalcie, czyli OST Erwona. Bardzo, bardzo podobają mi się rzeczy z poznańskiej sceny garażowej, czyli Woody Allen, Plum. Co jeszcze jest dobrego? Ja też mówię tak ogólnie, nie o ostatnim roku, tylko jakby o takich nazwach, które gdzieś tam już istnieją. To pewnie Ściankę wymienić. Typu Ścianka na przykład. Pogodno. Myślę, że jest tego sporo. Jest tego dosyć sporo. I tak naprawdę to jest fajne. Ja też jakoś tak patrzę, nie wiem, globalnie na tą twórczość naszą polską. Staram się nie zamykać w jakimś gatunku. Jakby podziały gatunkowe nie są dla mnie. Jakby jedynym moim podziałem w muzyce jest klasyfikacja czegoś, co jest dobre i złe. Tak naprawdę są płyty dobre i płyty złe. A jakby gatunki muzyczne nie są tak istotne. Gdzieś tam takim moim guru producenckim jest Rick Rubin, który może produkować Johnny'ego Casha, Slayera i AC/DC, jednocześnie Run DMC, Beastie Boys. I wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza i tak naprawdę wszystkie jego produkcje mają to coś. Więc fajnie by było robić płyty albo przykładać się do brzmienia na płytach z różnego gatunku. Powiedz o tych koncertach z DJ-em Apromem na tegorocznym męskim graniu, bo wy będziecie chyba te wszystkie koncerty otwierać, prawda? Będziemy otwierać i zamykać, z tego co wiem. To będą takie podwójne sety, czyli początek i koniec. Klamra, tak. Taki set DJ-ski. Tak naprawdę będziemy prezentować dużo naszych wspólnych rzeczy, które zrobiliśmy na album Fisher Made i będziemy się starali je jakoś na żywo odtworzyć przy pomocy samplerów i komputerów, gramofonów. Będziemy się starali jakoś wymieniać te numery, które będą się tam pojawiały, żeby się nie powtarzać na każdym koncercie. No i myślę, że też będziemy się dopasowywać do atmosfery, czyli na początku zagramy pewnie trochę żywsze. Jak jest widno, żywiej, jak jest ciemniej. Na do widzenia. Klimat. Będzie bardziej klimatycznie, ale głównie będziemy puszczać naszą muzykę, którą przez ostatni rok zrobiliśmy. Słuchaj, ty teraz to już wiesz, jak na to pytanie odpowiedzieć, bo spróbowałeś jednego i drugiego. Co jest łatwiejsze, DJ-owanie czy granie na perkusji dla ciebie? Znaczy wiesz, z DJ-owaniem tak naprawdę to od DJ-owania jest EPROM. Ja tam będę od puszczania jakby swoich kompozycji i obsługi samplerów. No nazwijmy to DJ-owaniem. Jest to zupełnie inna sprawa. No, gdzieś tam technicznie trudniejsza jest perkusja. No, ja tam będę stał i wciskał klawisze, no, ale w porównaniu do tego i do takiego poziomu, jaki osiągnął EPROM na gramofonach, co dla mnie no, przechodzi ludzkie pojęcie, naprawdę jest mistrzem. No to wiesz, no to trudno porównywać jedno z drugim. I to jest strasznie trudne. A nie podegrałbyś coś mu na żywej perkusji, do czego on mógłby zrobić jakąś improwizację? Myślę, że tak, mógłbym coś takiego zrobić. Nie, wiesz Piotrek, bo to możemy sobie tak żartować trochę nawet na ten temat, ale no, po tych kilkunastu koncertach zespołu Kim Nowak, które ja widziałem, po tych improwizacjach z Mariuszem Wilczyńskim, to dla mnie to ty jesteś jednym z najważniejszych paukerów w tym kraju i to nie ma dwóch zdań. To naprawdę brzmiało świeżo, bardzo mocno, zdecydowanie. Miło to słyszeć. Masz prawie tak mocne uderzenie jak John Bonham z Led Zeppelin, ale to rzeczywiście to była perkusja, która żyła. Tam właściwie każdy element tego zestawu perkusyjnego nie był jakiś zbyt wielki, prawda? Ale ja miałem wrażenie, że tam wszystko po prostu gra swoim życiem i to gra wspaniale. Mam takie pytanie, bo
Rozmawiając z Bartkiem, twoim bratem, oczywiście zahaczyliśmy gdzieś tam o przeszłość. Ty chyba miałeś najtrudniej z klanu Waglewskich, no bo jesteś najmłodszy. Do ciebie muzyka dotarła najpóźniej? Tata to wiadomo. Muzykiem był od zawsze. Wy w tym klimacie muzycznym wzrastaliście. Bartek jest 3 lata starszy od ciebie, a ty? Kiedy się załapałeś na to, że muzyka jest czymś, co myślę, będziesz robił? Załapałem się w tym samym momencie, co Bartek. Słuchaliśmy muzyki od kiedy pamiętam. Tak naprawdę dzięki tacie też poznaliśmy takich artystów, których moi rówieśnicy w domu nie słuchali. Nie wiem, Talking Heads, Toma Waitsa. Gdzieś tam ta wrażliwość muzyczna, która płynęła gdzieś tam z głośników, sprzętu mojego ojca, no, zrobiła na mnie wrażenie i gdzieś mnie ukształtowała. Tak naprawdę ojciec zaraził nas tą miłością do muzyki, do dźwięków. Ale nie na siłę, słuchając, a my z siłą rzeczy słuchaliśmy tego samego. Mieszkaliśmy w bardzo małym mieszkanku na Ursynowie i tak naprawdę ciężko było uciec od dźwięków ojca i ciężko też chyba jemu było uciec od naszych dźwięków. Wy mieliście ten pokój z Bartkiem? My mieliśmy wspólny pokój, słuchaliśmy metalu, więc hałasowaliśmy. Po obu stronach pokoju były różne plakaty? Czy mieliście wspólne? Wszędzie. Nie, no wszędzie były plakaty tak naprawdę. Mieliśmy wspólne wspólne kasety, wspólne plakaty. Nie? Wtedy to były pirackie kasety, które myślałem, że są oryginalne. Jeszcze. Bartek bardzo często mówi o Beastie Boys. No Beastie Boys jakby do dzisiaj robi na nas wielkie wrażenie. Tak naprawdę pierwszy raz License to Ill usłyszałem wtedy, gdy ta płyta była nowością, czyli to był 86 czy tam 87 rok. 86. Miałem 5 lat. I tą płytę dostał mój ojciec, już nie pamiętam, od kogoś, kto przywiózł to ze Stanów. I ja tego słuchałem jako dzieciak. W ogóle bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobało, co się tam dzieje. Zresztą Beastie Boysi wtedy byli bardzo żywiołowi, mieli śmieszne głosy i gdzieś tam dzieciaki typu 5-10 lat mogły się też na to załapać. Oczywiście nie rozumiałem kompletnie, o co im chodzi, ale gdzieś te emocje zawarte w tej płycie gdzieś tam przemawiały do mnie. Słuchaj, kłóciliście się z Bartkiem często? Jako dzieciaki? Myślę, że często nie. Kłóciliśmy się jak każdy, ale nie przypominam sobie jakichś takich wojen na żadnym tle, czy muzycznym, czy jakimś takim prywatnym. Gdzieś tam Bartek miał swoich znajomych i swoje sprawy, ja miałem swoich znajomych i swoje sprawy, a naszą wspólną sprawą tak naprawdę była muzyka. Ale wiesz, to fajne jest to, że tak naprawdę muzycznie od samego początku gracie w jednej drużynie. Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy, może inaczej, projekty muzyczne czy zespoły w jakiś sposób rodzinne, nie wiem, ojciec z synem, brat z bratem, siostra z siostrą, to są rzeczy, które bardzo szybko przestają istnieć. Bo po prostu ciśnienie między właśnie tymi rodzinnymi elementami, muzykami w tym projekcie nie pozwala tego ciągnąć dalej. Wy trwacie pięknie, no nic nie wskazuje na to, żeby tej współpracy coś miało zaszkodzić. Super. Ja myślę, że znaleźliśmy jakiś wspólny mianownik na to, co robimy. I nie wiem, czy tu koneksje rodzinne mają na to wpływ. Tak naprawdę coś się wydarzyło w naszym życiu, coś takiego, że zaczęliśmy razem tą muzykę robić. Możliwe, że gdybyśmy nie byli rodziną, też byśmy tą muzykę razem robili. No, tak naprawdę. Gdzieś się spotkali, tak? Chodzi tu o spotkanie i o właśnie o te funkcje i role, jakie się przyjmuje w robieniu muzyki. Podział tych funkcji. Więc tak naprawdę tutaj więź krwi nie ma znaczenia. No powiedz mi jeszcze, czy
ciąg dalszy męskiej muzyki, tej płyty Waglewski-Fischer-Made jest możliwa? Jest możliwy? No nie wiem, tak naprawdę trzeba by pogadać pewnie z naszym ojcem. W dużej mierze ta płyta była płytą ojca. My tutaj mieliśmy, ja oczywiście miałem swoją rolę producencką. Bartek napisał kilka tekstów i je zaśpiewał. Ale większość kompozycji i pomysłów to były pomysły naszego ojca. Ja myślę, że jeżeli znajdziemy taki kompromis na tą płytę i uda się przemycić też więcej naszych kompozycji i spróbujemy wspólnymi siłami coś zrobić, to może coś z tego wyjdzie. Słuchaj, tobie jednemu zadaję to pytanie, bo ani nie pytałem o to Wojciecha Waglewskiego, ani nie pytałem o to Bartka Waglewskiego. To ty mi powiedz jako najmłodszy. To jest pytanie o mamę, o panią Grażynę. Czy ona była takim katalizatorem tych światów muzycznych między ojcem a między wami? Uczestniczyła jakoś w tym wszystkim, no co teraz znamy jako rodzinne muzykowanie, rodzinne projekty i to, że ten klan Waglewskich jednak jest, istnieje, trzyma się nieźle. Ja myślę, że nasza mama spełniała rolę prawdziwej, troskliwej matki. I kochającej. I tak naprawdę dzięki mamie i tacie otrzymaliśmy wychowanie, za które bardzo im dziękuję. I gdzieś tam to jest tak, że czasami trudno spojrzeć na to z boku i uświadomić sobie, kto był katalizatorem do tych działań. Jak to wszystko wyglądało. No tak sobie myślę tak o jej świecie, troszeczkę... że ona, wiesz, musiała odbierać bardzo dużo muzyki. Z jednej strony odbierała muzykę taty, ale zaczął się taki czas, kiedy już zaczęła odbierać, słyszeć, mieć do czynienia z muzyką waszą. Najłatwiej by było zadać to pytanie pewnie naszej mamie i ona by odpowiedziała najlepiej. My jakby to wszystko zaczęliśmy robić też bardzo wcześnie. Jak robiłem pierwszą płytę z Bartkiem, miałem 17 lat, więc trudno tutaj mówić o jakimś takim pełnoświadomym życiu i podchodzeniu do życia, więc to gdzieś tam działało się na wariata wszystko. Nie? Także łatwiej mi jest jakby powiedzieć o takich dzisiejszych relacjach niż o tych relacjach i o tych o tym, co się działo wtedy, gdy zaczynaliśmy. No nie wiesz, ja nie lubię wywlekać takich rzeczy, bo to są rzeczy prywatne, rodzinne, ale jak się domyślam, jest waszym kibicem bardzo mocnym, no nie? No, oczywiście. Piotrek, no to jeszcze takie podsumowanie, bo jak się za rok spotkamy na tej rozmowie, być może będzie trzecie męskie granie, oby. Jak się za rok spotkamy na tej rozmowie, to co mi powiesz, że co doszło do twojej płytoteki, do twojego dossier artystycznego? Fischer-Made Eprom na pewno. No na pewno to, o czym mówiliśmy. Kim Nowak, Fischer-Made Eprom. A Kim Nowak będzie mniej chropowaty, czy będzie jeszcze bardziej brudny niż debiut? Chyba jeszcze za wcześnie, żeby o tym powiedzieć. Myślę, że nie będzie bardziej brudny. Ale jaki będzie konkretnie, to jeszcze nie wiem. Będziesz grał na perkusji tam? Oczywiście. Będziesz produkował tą płytę? Będę produkował. Już znam, wiesz, więcej przejść, nie? Więcej kotów sobie będę mógł stawić, także... Na pewno będzie bardziej urozmaicona, jeżeli chodzi o ślady perkusji. Super. Słuchaj, dzięki za czas, bo wiem, że złapać cię jest trudno, w związku z tym, że pewnie przesiadujesz i cały czas gotujesz te wszystkie nagrania ze sobą. 20 kawałków około ma wyjść z tego? Zobaczymy, ile wyjdzie. Na dzień dzisiejszy mamy 20 kawałków. Fischer-Made Eprom. Czekamy na te płyty, a czekamy również na koncerty męskiego grania, które będziecie zaczynali. Jestem bardzo ciekawy, co to będzie za klamra. Ale nie bójcie się przyłoić w razie czego. Chociażby na samplerach. Nie, myślę, że tego to się nie boimy. W ogóle na scenie się nie boimy. Tak naprawdę sam się sobie dziwię czasami, że wychodzę na scenę do ludzi i... Nie masz tremy? Stoję przed nimi. Nie, no mam, oczywiście, że mam, ale jakoś to robię. No, tak naprawdę nie jestem osobą, nie mam takiego charakteru medialnego, nie mam, za bardzo nie jestem osobą towarzyską, więc
No, sam się sobie dziwię, ale to chyba miłość do muzyki sprawiła, że po prostu trzeba wyjść na scenę i grać i sprawia mi to wielką frajdę. Dokładnie. Ja jeszcze teraz powinienem przytoczyć taką anegdotkę z jednego z polskich festiwali. Kiedy przechodziliśmy tak przez siebie, nie wiem, z 20 razy i ja mówiłem: Amade, no to teraz. Chociaż kilka słów, jesteśmy na antenie. Nie! Nie, daj spokój, nie. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyś był zadowolony z tego, co robisz i żebyś się w tym jak najlepiej sprawdzał. Miał z tego dużo radochy i my też będziemy mieli, bo jeżeli siebie zadowolisz jako muzyk, to na pewno zadowolisz tych, którzy na to czekają. Ja myślę, że to jest ważne. Dzięki. Dzięki.